Hej, słyszałem, że jeszcze nic nie masz z Voyanshop. Jest na to idealna okazja, ponieważ zbliża się Dzień Dziecka. Najlepszy prezent na Dzień Dziecka znajdziesz na voyanshop.pl. Zrób zamówienie już dzisiaj, aby mieć pewność, że dojdzie na czas. Witam was w Bash the Teacher, czyli gierce, w której musimy zdenerwować nauczyciela. O, siemka facetka, co tam u ciebie? Ej! Co się na mnie tak denerwujesz, gościu, ja ci nic nie zrobiłem. Myślałem, że sobie normalnie będziemy uczyć, będzie lekcja, co nie? Dobra, mocno ją zdenerwowaliśmy, może teraz nie będziemy aż tak przesadzać, więc rzucę sobie... rzucę sobie we wszystko! A masz! Co to jest? Znowu się zdenerwowała. Zobacz, duchy teraz będą. Lamusie! I co, przestraszyłaś się? Trzeba było nie być takim negatywnie nastawionym do tej lekcji, okej? Dobra, mamy upgrade'y i tutaj mamy kaktus! Let's go! Kupiłem kaktus i dzięki temu chyba będziemy mogli kupić... O, mamy lepsze bronie też! Nice! I czekaj, rzucamy w kaktus. Nadal dostajemy jeden. Myślałem, że będziemy dostawać dwa, no cóż. Ale rzucajmy sobie też w inne rzeczy, okej? Zobaczymy, co się wydarzy w takim razie. Elu! Nabijmy sobie na maksa wkurzenie. Patrz, tutaj już mamy prawie na maksa wkurzenie. Iś! Znowu się zdenerwowała. Czemu ona płacze? Ona się popłakała, słuchajcie. Dobra, to nie będę jej już rzucał. Okej, dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Masz za swoje, trzymaj. Elo. Ej, znowu się popłakała. O co chodzi? Dobra, już teraz serio ci nie będę rzucał papierkiem. Bo będę cię rzucał. O, let's go! Papierowym samolotem cię będę rzucał. O! I mamy plus dwa, więc bardzo dobrze, dużo lepiej. Let's go. A masz. Twoja papuga też ma. I jeszcze w ciebie. I masz. Dobra, zaraz będzie koniec. Zaraz będzie naładowana na maksa. Czemu ona? Co ona pije? Ona odleciała. Co tu się dzieje? Widzowie! Okej, wróciliśmy nagle na lekcję, nie? Dobra, to nie miało sensu, ale śmieszne, okej. Czyli tak mocno się zdenerwowała, że aż odleciała. Dobra, weźmy sobie nowego pecika, również za 50 pieniążków, dziękuję bardzo. I sprawdźmy, czy teraz uderzenie... Wow, dostajemy plus 3 za każde uderzenie. Aj, kaktus też dostajemy plus 3. Coś w takim razie wcześniej się zepsuło, ale teraz już działa na szczęście i znowu zdenerwowaliśmy naszą panią nauczycielkę. No ale zobaczcie, ona znowu, zalaliśmy jej całą klasę, co nie? Chyba o to chodzi. Ty, ale jakbyśmy tak zalali całą klasę, to raczej tak szybko by ta woda nie uciekła. Dobra, ile potrzebujemy teraz pieniążków? 335, albo weźmy sobie, o, jabłko, jabłkiem będziemy rzucać, potrzebujemy 335 pieniążków, rzucamy w nią. Lamusie, trzymaj tu! Znowu się zdenerwowała, ale to tyle? Help me, pomóż mi, powiedziała. No dobra, chętnie ci pomogę, słuchaj. Musisz w tamtym miejscu. O, właśnie chciałem tylko rzucić, żeby ci pokazać. W tamtym miejscu musisz napisać A plus B równa się AB. Dobra, rzucamy dalej, co to było? I co by... Ej, słuchajcie, ona jest na skraju cierpliwości, zaraz naprawdę się mocno zdenerwuje. A my oczywiście dalej rzucamy w nią. I zobacz, znowu wychodzi? Nie, czekaj, gdzie ona idzie? Ona gdzieś poszła. A, poszła, bo po prostu tak mocno się zdenerwowała. Okej, no i co? Lecimy dalej z tobą. Rzucamy dalej i dobijamy sobie, słuchajcie, 335, no właśnie, bo sobie zapomniałem. Ile potrzebujemy? 335. Okej. Znowu jest woda? Dobra, wodę już znamy. Idziemy dalej. Mamy 360 łącznie, kupujemy jabłuszko i potem mamy jajówę. Patrzcie, ile tutaj jeszcze jest innych broni, nie? Mamy tyle rzeczy do odblokowania. Dobra, rzućmy sobie teraz jabłkiem, sprawdzimy, ile daje nam klików. Uwaga, 4 kliki nam daje. Nice, dobra, to rzucamy dalej. Oj, znowu się zdenerwowała. Nie no, wodę już mieliśmy, idziemy dalej rzucać w nią. Nabijamy więcej mocy. Dziękuję bardzo, oj. Ja już znam to wkurzenie. Ale słuchajcie, razem tutaj ładuje się też drugie pole jakieś dziwne. Podejrzane, ona znowu wychodzi. Dobra, lecimy dalej rzucać jabłkiem. Rzucamy dalej i nabijamy 335, mamy znowu. Kolejne duchy są. No i co? Przestraszyła się. Dobra, weźmy sobie... co można tutaj sobie wziąć? Nowego pecika, o. Nowy pecik, myszkę mamy. Spójrzcie, jaka fajna myszka. Daj nam plus 6? Ej, dużo. Dobra, teraz będę giga szybko nawalał. Giga szybko.
Co będzie? Co to jest? Jakiś dźwig? Jakiś dźwig ją bierze. Okej? Okay. O nie! Dźwig ją wyciągnął. Nie, dobra, współczuję trochę tej nauczycielce, że ona takie coś musi przeżywać, ale no co? Tak, takie ma nastawienie do nas, widzicie? Jest cały czas wkurzona, więc masz za swoje. Okej, okay, nawalamy w nią dalej. I co się teraz wydarzy? Wychodzi znowu, nie, to już było. Dobra, kupmy sobie w takim razie nowy, jak to się nazywa? Wiatraczek, tak, wiatraczek. Teraz będą bardzo przydatne wiatraczki, ponieważ jest mega ciepło, więc przyda się coś takiego. A jak jest mega ciepło, to również jest mega jasno, ponieważ słońce mega mocno świeci. A tak się składa, że na Voyant Shopie mamy przekozackie okulary Voyant Team, które są naprawdę mega przydatne, kiedy właśnie słońce za bardzo świeci. No i w dodatku są mega cool. Spójrzcie jak cool, tak cool, że normalnie teraz ta facetka, jak się na nas wkurzy, to nie będzie nam mogła nic zrobić, ponieważ jesteśmy tak bardzo kozakami w tych okularach. Lecimy dalej. Rzucamy czym, wszystkim, czym się da tylko. O nie, zatopi nas po raz kolejny, po raz 20. Lecimy dalej. Nabijamy, nabijamy, nabijamy. Okej, okay. Jej zdenerwowanie naprawdę rośnie z każdą chwilą, ale my się nie dajemy. Nabijamy sobie teraz 1000. O nie, ona znowu będzie piła to. Nie. Dobra, ja to muszę obejrzeć, jak ona doleci jeszcze raz. Co tu się wydarzyło? Pa, pa. Dobra, miło było. Miła lekcja z panią nauczyciel, co nie? O! Nie, nie płacz. Słuchaj, ja chciałem tylko troszeczkę porzucać jabłkami na twoje lekcje. No, czy to jest coś złego? O nie, kolejny dźwig. Dźwig ją znowu zabiera. Dobra, rzucamy dalej, dobijamy już prawie 1000 gwiazdek. Tu, tam macie gwiazdki. I będziemy mogli... Oj. O! Ej! Nie było tego wcześniej, ona dosłownie wyleciała. Dobra, let's go. Mamy 1000, okej, okay, a skoro mamy 1000, to weźmy sobie nową broń. Jajo, będziemy ją rzucać jajem. Ale ci współczuję, dobra. O, cię kręcę. Nie chciałbym dostać z jaja, ona nawet nie reaguje. Halo, halo, trzymaj za jaja, trzymaj. O, dostała z jaja. I znowu duchy ją atakują. Dobra, rzucamy dalej. Poziom naładowania jej zdenerwowania jest już praktycznie tak duży. Ojejku, jest praktycznie tak duży, że jestem właśnie ciekaw, co się wydarzy, kiedy ta druga linia się naładuje do końca. Zobaczymy. Mam już prawie 500, więc jesteśmy w połowie drogi do nowej rzeczy, którą sobie oczywiście kupimy. I pomijamy sobie te wszystkie animacje, ponieważ je już widzieliśmy nieraz. Mamy już 800, więc bardzo dobrze. Oj, 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 już nie bądź taka wkurzona. Nawijamy tutaj. Mamy 1000. O nie, coś leci na nią. O, cię kręcę, co tu jest? Jednotonowy kawał żelastwa jednotonowy, dobra. Weźmy sobie, kupmy... co to jest? Jaki dzwon, patrz jaki dzwon. Boom, boom, boom. A śmiesznie, słuchajcie, patrz. Ale odgłosy wydaje, dobra, lecimy dalej. Nie, ja bym nie wytrzymał na jej miejscu, nie? To jest tyle rzeczy się dzieje. Dobra, rzucamy dalej w takim razie. I patrzcie, tam praktycznie jest już drugi pasek naładowany na maksa. Jestem mega ciekaw, co się wydarzy, kiedy naprawdę on się naładuje, co nie? Bo nie wiem, czy wtedy będziemy dostawać więcej pieniążków, czy ona rzadziej będzie się denerwowała, a może jakaś nowa animacja będzie. Dobra, tak czy siak zaraz dobijamy kolejny 1000, więc będziemy mogli... O ja, już się tak nie denerwuj. Będziemy mogli kupić sobie nową rzecz. Ośmiornicę? Ona hoduje ośmiornicę? Okej, okay, dziwnie to wygląda. Jeszcze sporo tych zwierzątek mamy do odblokowania. Patrzcie! Faktycznie ośmiornica, ale dziwny dźwięk w ogóle, co nie? Giga dziwny dźwięk. Elu! Co to jest? Przyleciała chmura! Aha, i akurat na nią zaczęła padać. No cóż, no mordeczko, no zdarza się. Masz pecha. Idziemy dalej! Idziemy rzucać w nią dalej! Mamy już prawie 1000, kolejne 1000. O nie, nie pij tego, proszę, nie pij tego! No dobra, ona to wypiła. Co? Ona się zmniejszyła i teraz wychodzi. Czemu ona się zmniejszyła? Wcześniej ta podka robiła coś innego. Co kupować kolejne? O, komputer tam jest. Dobra, za 2300 możemy kupić jakąś kolejną rzecz. My dobijamy już tysiakczka. A duszka to już mieliśmy, widzieliśmy nieraz. I patrz, ten czerwony pasek wyżej już jest praktycznie naładowany. Musimy go naładować i zobaczyć, co on robi, co on daje. Rzucamy w nią, rzucamy, rzucamy w nią więcej i więcej i więcej. Dobrze. Co to jest znowu? A, myślałem, że jakaś nowa animacja. A to jest cały czas to samo. Oj. No już się tak nie denerwuj, mordeczko. Wszystko jest opanowane. Ogarniemy. Oj, oj, oj. No myślisz, że jak zawarczysz na mnie, to się będę ciebie bał. Idziemy dalej. Rzucać ciebie. Elo. Oj. Oj. Dobra, koniec. I patrz na to.
stać nas już na kolejną rzecz. Kupmy sobie balona. Nie wiem, czy chcemy balonikiem w nią rzucać. Nietoperz, co jest? Dobra, weźmy tego balona. Okej, okay. I sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. To jest balon z wodą! Ej, dobra, czyli dużo lepiej. Balon z wodą jest przekozacki, bierzemy go. O, pije kolejne. Kolejną potkę, ale to jest to sama animacja, więc nie obchodzi nas. Jak głośno! Przez ten dzwon! No, nie warcz, nie warcz, mordeczko. Już prawie naładowaliśmy tą drugą linię, ten drugi pasek czerwony, więc zaraz zobaczymy, co to robi. O, piję kolejną poteczkę, ale to była ta sama animacja. Już prawie jest to naładowane, nie no, ile jeszcze? Okej, deszcz znowu na nią będzie padał. Idziemy dalej! Rzucamy, 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 jak najwięcej. Oj, oj, oj. Dobra, troszeczkę się znowu zdenerwowała. Prawie na maksa jest już ten pasek, musimy sprawdzić, co on daje. Ty, w ogóle nie zauważyłem, że przecież możemy kupić kolejną rzecz. Weźmy, kupmy komputer. O, mamy kompa. Ej, jak to wygląda fajnie, dobra. Rzućmy w komputer. O, nie. Balon z wodą versus komputer to nie jest dobre połączenie. Uuu, error, error, error. Ale fajny dźwięk. O, nie. Ej, babeczko, ty nie bądź zdenerwowana, przecież dodaliśmy ci nowy komputer. Wcześniej nie miałaś takich rarytasów. Ciekaw jestem, jakie rzeczy będą kolejne. Ale patrzcie, poziom naładowania jej zdenerwowania jest już praktycznie tak wysoki, że zaraz wybuchnie. Spójrzcie, już prawie tutaj jest koniec. Więc rzućmy ją jeszcze raz, kilka razy właściwie tymi balonami z wodą. I sprawdźmy, czy to już jest teraz? Czy to już jest teraz giga wkurzenie? Nie, jeszcze nie, już mamy prawie naładowany ten pasek. Dobra, teraz. Teraz będzie wkurzenie na 100%. Uwaga. O. O! Co jest? Ona rzuca tą pracę. Ona już nie chce być nauczycielem. Tak mocno ją zdenerwowaliśmy, że opuściła szkołę. O, wyeliminowana. Pokonana. I kto będzie kolejny? Nowy nauczyciel odblokowany. Kogo tutaj będziemy mieli w takim razie? Kto będzie na tyle odważny, żeby się z nami zmierzyć? Sprawdźmy, okej, okay, dzień dobry. Ej, co to jest? Jakiś sergeant Jughead, coś takiego. I co, on się będzie jakoś bardziej denerwował? Czy to będą jakieś inne animacje denerwowania? Halo, ziom. Halo, halo, póki co to nie reaguje, więc jest luz. Sprawdźmy, jaką będzie miał animację. O, co jest? Tak mocno wieje, że go zaraz wywieje z klasy. Wow, wywiało go. Nara, no i nie ma już lekcji. O, patrzcie, możemy kupić chyba jakąś kolejną rzecz, co nie? Za 2300 nowego nietoperzyka. Co to za nietoperz? Ojo! Ej, ale ja nie chcę rzucać w nietoperza. Nie chcę w ogóle rzucać w zwierzątka. Jestem ciekaw, jaka będzie kolejna postać, co nie? Ej, to ona! Wróciła do pracy! Siemka! Ej, teraz we dwóch połączyliście siły i będziecie mnie tak tutaj straszyć. Warczyć na mnie. Nie, no ja się nie boję, rzucam dalej was. Rzucam dalej i się nie boję, ale sprawdźmy sobie, jaka jest kolejna broń. Babeczka za 4700. Ty, jedna babeczka już została wyeliminowana, co nie? Oj. Czemu on zamrożony został? Ej! Czemu drugi typek, który jest? On ma brata bliźniaka? I dlaczego wszyscy na mnie warczą? Czy oni, nie wiem, są jakimiś psami, że tak warczą na ludzi? Dobra, git, lecimy dalej. Czyli teraz jest jego brat bliźniak, bo tamten zamarzł. Idziemy, idziemy, idziemy. Totalne zdenerwowanie ziomeczka. Jakaś tuba na niego wyleciała. I patrz na to. Wylatuje. Wylatujesz z tej klasy, ziom. Idziemy dalej. 4000 ile? 4700 aż potrzebujemy. Ty, to jest naprawdę bardzo dużo gwiazdek. No zobaczymy, czy uda nam się tyle dobić. Oj. Oj. Oj, nie widać go. Co to jest? Jakieś dziwne oczy, które się pojawiają naokoło. Wszystkie go zaatakowały. O, patrz, to jest mój kursor. Wszystkie go zaatakowały, nie miał z nimi żadnych szans. Sprawdźmy sobie, jaką rzecz będziemy mogli sobie kolejną odblokować. Tą babeczkę, będziemy go rzucać babeczką. Ale dostał. Ale dostał z pioruna. Współczuję ci, ziomek, że masz tak ciężko z nami. No ale trafiłeś na taką klasę, co nie? Myślałeś, że sobie poradzisz, bo poprzednia babeczka odpuściła. O, to już było. No to elo jest, skoro było. I słuchajcie, dobijamy. 4700, kupujemy sobie. A czekaj, sprawdźmy, co to jest. A dobra, babeczka. Elo, mamy babeczkę, rzućmy w niego. Wow, dostajemy 31 punktów. Dobra, dalej rzucamy. Czy będzie jakaś nowa animacja? Co to jest? Oktopus jakiś, ośmiornica. Chwyciła go i zabiera.
Do widzenia, pa, pa. Miła lekcja była z panem, ale się skończyła. Napiszcie, czy chcecie kolejny odcinek z naszym jakże przemiłym nauczycielem. I zobaczymy, jak bardzo go jeszcze zdenerwujemy. I takie okulary oczywiście macie na voyanshop.pl. Zbliża się lato. Wiesz, co to oznacza? Słońce. Wiesz, co robi słońce? Świeci za mocno. Wiesz, co pomoże? Okulary Voyan Team. Nowe okulary idealne na lato. Wejdź na voyanshop.pl i sprawdź.